10 edycji Rolnik szuka żony okazało się, że nie dość, że Ewie nie udało się stworzyć związku z Waldkiem, to jeszcze oboje rozstali się w nie najlepszej atmosferze. Wygląda jednak na to, że piękna 30-latka wszelkie złe wspomnienia po relacji z Rolnikiem zostawiła już dawno za sobą i skupia się na pielęgnowaniu przyjaźni z inną gwiazdą 10. Edycji programu Burzliwe rozstanie Waldemara i Ewy w Rolnik szuka żony 10, widzowie 10. Edycji programu Rolnik szuka żony nie mieli prawa narzekać na nudę. Spora w tym zasługa Ewy Kryzy, 30-letniej pięknej wokalistki, która napisała list do 41-letniego Waldemara. Choć Rolnik wydawał się być nią mocno zainteresowany, ich relacja nie miała żadnych szans na powodzenie, co widzowie zauważyli już na samym początku programu. Waldek bardziej niż samą Ewą, był zafascynowany jej wyglądem oraz figurą, ale między tą dwójką nie zaiskrzyło. Ewa nie znalazła w Rolniku tego, czego szukała, czyli wsparcia, partnerstwa i szczerości. Szczególnie to ostatnie zaważyło na niepowodzeniu ich relacji, gdyż Ewa liczyła na to, że Waldek stanie w jej obronie przed swoimi rodzicami, którzy mieli za nią mocno nie przepadać. Rolnik zaś zarzekał się tym zajmie, jednak według narracji 30-latki nie zrobił on w tej kwestii kompletnie niczego. Finalnie ich relacja zakończyła się brzydką pyskówką w finałowym odcinku show i oskarżeniami Waldemara, że Ewa szukała w programie nie miłości, tylko promocji. Ewa bawi się w najlepsze z inną gwiazdą 10 edycji Rolnika. Wszystko wskazuje na to, że Ewa już otrząsnęła się po niezbyt przyjemnych wydarzeniach z finału Rolnika. Piękna 30-latka dziś cieszy się życiem, a także pielęgnuje przyjaźnie, które udało się jej nawiązać w programie. Okazuje się, że kandydatka Waldka nawiązała bliską znajomość z Nikolą, która starała się o względy Darka, a którą jej wybranek, podobnie jak Waldi, niezbyt dobrze ją potraktował. Na instagramowym profilu Nikoli pojawiła się niedawno relacja, na której możemy zobaczyć, jak ta miło spędza wieczór z Ewą. Wygląda na to, że uczestniczki, których przygoda z programem zakończyła się fiaskiem, doskonale się dogadują i mają wiele wspólnych tematów do rozmów. Kim jest Ewa Kryza? Ewa Kryza ma 30 lat i z zawodu i zamiłowania jest śpiewaczką i mamą 6-letniego Juliana. Ewa uwielbia podróże, grę w tenisa stołowego, przechadzki po lesie i film Kogel Mogel. Myśli, że charyzma w spojrzeniu mężczyzny przyciąga uwagę, ale to cechy jak zaradność, troskliwość, odpowiedzialność i poczucie humoru utrzymują związek. Docenia spontaniczność, ale także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Na pewno nie zaakceptowałaby partnera, który nadużywa używek albo przeklina.